Okej, okay, moi drodzy, nieraz wspólnie stwierdzamy, szczególnie przy okazji QA, że za mało na tym kanale pojawia się różnych animacji i za mało też jest anime, ale właśnie takich jak Pixar czy DreamWorks też, więc stwierdziłem, że dobra, to jest dobry moment, żeby nadrobić film, którego nigdy nie widziałem. I teraz tak, strzelajcie albo rzucajcie kamieniami nigdy nie widziałem żadnej z tych części, więc nadrobiłem właśnie pierwszą. Kung fu panda. Czyli kung fu panda. To film z 2008 roku w animacji Dreamworks, wyreżyserowany przez Marka Osborna i Jona Stevensona, którzy opowiadają nam historię po tytułowej Kung fu pandy, czyli niezgrabnego i otyłego syna sprzedawcy makaronków, który jest super hiper fanem kung fu i pięciu legendarnej, chciałem powiedzieć, jednostki specjalnej. No. Dobra, generalnie jest fanem kung fu i tych właśnie tam znanych, prawda, ziomeczków. I pojawia się zagrożenie na horyzoncie oraz zostaje wybrany super hiper mistrz. I teraz tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, że oglądałem to częściowo w wersji polskiej częściowo w angielskiej. Specjalnie, też spokojnie, bo wiem, że tutaj ludzie czasem są tak... Po że u, jak mogłeś coś oglądać inaczej niż po polsku, jeśli chodzi o dubbingi, animacji, które są zazwyczaj spektakularne. To prawda. Tak jak totalnie nie jestem fanem dubbingowania z wyjątkiem cyklopatry filmów fabularnych tak animacje takie jak Shrek nieraz to mówiłem porównywałem Szrek polski jest lepszy niż angielski moim zdaniem oryginalny u nas zamachowski sztur robią robotę i nie tylko jako że tutaj nie mam nic w głowie wiecie jako jakiegoś takiego przyzwyczajenia i nostalgii że zawsze oglądałem z głosem takim Specjalnie sobie oglądałem teraz dwujęzycznie, żeby to porównać i e, na podobnym poziomie. Znaczy jedno i drugie po prostu dobrze się oglądało, chyba więcej oglądałem po angielsku jednak. Zacząłem po polsku, a potem przeszedłem na angielski, jakoś tak już tam coś potem momentami sprawdzałem, ale szczerze, na dłuższą metę bez różnicy. A ja muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podobało, że film ma pewne zaskakujące na plus i na minus elementy, ponieważ raczej słyszałem o nim same dobre rzeczy, ale nigdy nie wychodził z tym, co słyszałem w jakiejś, wiecie, że to najlepszy film ever, tak jak się mówi o tam szeregu chociażby, nie? Że wszyscy kochają. Ale bez wątpienia jest to zajebista produkcja. Pierwsza rzecz, trwa półtorej godziny. To jest zwięzły film i oczywiście w przypadku animacji czas trwania jest też częściowo dedykowany tym, że każda scena kosztuje. Przy zwykłym kręceniu oczywiście też kosztuje, no ale wiadomo, że przy animacji de facto więcej. W sensie największym kosztem animacji jest samo zrobienie tej animacji, tak mi się wydaje przynajmniej. A jeśli chodzi o zwykłe kręcenie, no to wiadomo, jak już są gdzieś na secie, można 5 minut dłużej coś nagrywać, tak? No to oczywiście zależy jeszcze od typu filmu, ale tutaj czuć. I to jest i plus i minus. Plus jest taki, że przepięknie taki film można włączyć, półtorej godziny zwięzłą historię obejrzeć. Nie ma zbytecznej sceny tutaj. Ach, Za to, i to jest minus nawet nie tego czasu trwania, tego bardziej scenariusza, zaskakująco prosta jest ta historia, zaskakująco naprawdę taka pff, prawie niewypełniona mięchem, no teraz przesadzam, ponieważ uważam, że jest dobra, ale nie jest rewelacyjna, jest bardzo, bardzo prosta. Poznajemy naszego pandiocha, który jest grubaskiem i takim trochę niezdarnym, prawda? I, nie wiem, lekkim jełopem, który zostaje ogłoszony przez tego ich mistrza Ugweja, będą mi się mylić nazwy, raz oglądałem, czyli tego superlegendarnego kungfu żółwia. <gry> który ogłasza, że to on i to zupełnie w sumie przypadkiem, jeśli dobrze zrozumiałem, że to on jest tym legendarnym bojownikiem, czy jakkolwiek było tłumaczone, bo ja też mówię w dwóch wersjach językowych, już mi się myli, ale że jest tym takim wiecie, na zasadzie Neo z Matrixa, to jest klasyczna klisza protagonisty, który jest wybrańcem numer jeden, na którego legendy głosiły, że się pojawi w końcu i tak dalej. No i on oczywiście ma tak zwany impostor syndrom, czyli to, że sam w to nie wierzy, że to on nikt inny zresztą w niego nie wierzy, ale prędzej i czy później odnajduje to w sobie? Tak naprawdę okazuje się, że zawsze to sobie miał, i no, do, mo do motywów, i jakby o czym ten, czy takiego morału z tego filmu, zaraz przejdziemy, ale tak naprawdę tyle musi się zmierzyć z tym głównym guy'em, który się nazywa tai Lung, tak, który jest. X jest Anakinem Skywalkerem, co bardzo gwiezdnowojenne motywy. Jest ex głównym uczniem i taką synowską figurą mistrza Shifu, którego u nas mówi pan Zborowski chyba, w oryginale Dustin Hoffman i obie role świetne, świetne świetnie ten taki ten stary mistrz, który. Skrywa w sobie tą mroczną tajemnicę niczym Obi-Wan, który skrzywdził Anakina, nie? Bardzo mocne są te motywy. Zresztą śmiałem się, bo to jak ten ugłej ten żółw, znika i tam no ładna scena, taka klimatycznie zrobiona, jeszcze szczególnie, że to jest wszystko w tym takim chińskiej kulturze osadzone. Master, you can't leave me. Ale trochę się śmiałem, że tak oczywiście jak tylko już zrobił, co miał zrobić dla fabuły, czyli tak nie do końca na pewniaka, ale wskazał, kto jest tym legendarnym wojownikiem, to musiał zniknąć. Niczym obił, on rozpłynął się, prawda? Jak taki wiecie, force. Ghost i ja tego w oryginalnych Gwiezdnych wojnach nie lubiłem. Tam To rozpłynięcie się obi na miało sens jakieś tam fabule, że prawda jego były uczeń i ten, i zainspirował Luka, i tu, i ten było ten, ale nigdy tego nie lubiłem. Nigdy tego nie lubiłem, jak to było wykonane. I tutaj też miałem taką rozpunię, gdy ładnie to wyglądało, ale o, oczywiście, że w tym momencie musiał się tam. <laughs> no dobra, śmieję się w każdym razie ta fabuła jest zajebiście prosta. I ma bardzo proste, może powiem od razu, te morały, które z tego płyną, które są urocze, które są kliszowe, w sensie wielu, wielu filmach, historiach tego typu były, że tak naprawdę miałeś to wszystko w sobie, jak ten jakiś tam tajemniczy scroll, ten tam, nie wiem jak tłumaczone było, ale pergamin yy, nasza panda, ten Po, otwiera, tam nic nie ma, tylko swoje odbicie widzi, co on łapie, że to cały czas, że musisz uwierzyć w siebie i jest to, fajne, jest to fajne wiadomości, takie, znaczy, wiadomości, przesłania dotyczące tego, że yy, no on tu oczywiście musi pracować, on tutaj ma ciężki trening. Ale jest fajne przesłanie w związku z tym, że po pierwsze, trening musi być dostosowany do osoby. I tutaj ten shifu, który odnajduje w sobie po takich pierwszych chwilach patrzenia na niego jak na jełopa, którego chce zniechęcić. The hardest part is cleaning up afterwards. Okay. Jak taki, prawda, marinesowy, taki ten typowy, jak z Full Metal Jacket, wiecie, chłop, typu, dobra, taką mu musztę, taki odsiew zrobię, żeby chłop, chłop zrezygnował, a on nie chce. Później łapię w sobie jednak ten, takie, ten instynkt trenera, który um, dopasowuje metody do ucznia. Co w przypadku, jakże tak parodyjnie, pastiszowo Kung Fu Pandy, jest wykorzystane to, że lubi jeść. I jest nerwów, i w ogóle to lubi, więc trening jest zrobiony na około tego typu, że musisz sięgnąć po tą miskę z żarcie, także myślę, że no jest to trochę taki wręcz suchar, taki, taki dla to jest jak z memów typu, że będę ćwiczył i po każdym brzuszku będę sięgał po kieliszek z winem, nie? Takie no jest to suchar. Ale to jest fajne i to jest to samo co w szreku. chociaż tutaj dużo mniej, ale trzeba powiedzieć, że tak jak Shrek też jest parodią, czy nawet pastiszem filmów, znaczy nie filmów, animacji, bajek, legend, baśni i Klasycznych historii typu księżniczka i rycerz na białym koniu, i musi ją uratować z tej wieży. No to ten film się tym bawi, oczywiście. I z jednej strony robi to, ale z drugiej strony trochę wyśmiewając i bawiąc się tym, co jest w tym śmieszne, już przestarzałe i takie, że my to znamy, wy to znacie, więc trochę się z tego pośmiejemy w tej konwencji. To jest takie pastiszowe, że tak niby się, niby prześmiewcze, trochę pochwalnie. E, tutaj znowuż mamy podobnie do Fu, ale tylko do pewnego stopnia, ponieważ cała reszta jest zrobiona bardziej na serio. Kung fu jest tu potraktowana jednak. To filmowe kung fu jest potraktowane na serio, jest fajne, jest zresztą do najlepszych części filmu, czyli scena akcji, zaraz przejdę, i właśnie tego kung fu i animacji, a już zdradziłem, co jest najlepsze, ale bez wątpienia postać pandy jest trochę takim, takim trochę parodyjnym, no nie takim wiecie, że no tak, niby ćwiczył, niby jest to, to że on musiał wyćwiczyć jakieś umiejętności, ale z drugiej strony no to wiecie, udało mu się, bo ćwiczył myśląc o jedzeniu, ha, nawet wiecie, nie schudł w trakcie filmu, to nie było żadnej przemiany, montażu, że on tam jest na koniec chudziutki, nie, nie. nie. On wykorzystuje swoje atuty, ale to jest fajne przesłanie, dosyć uniwersalne, proste i kliszowe, ale działające, że, że trzeba zaakceptować siebie, odnaleźć metodę treningu dla siebie nie? i trzeba też swoje mocne strony wykorzystywać, co w ostatnich pojedynkach on tam, prawda, tamten, ten, ten zły antagonista robi jakieś tamte ruchy atakujące nerwy, niby, nie, paraliżujące, a on jest za gruby, więc go tylko to łaskoczę. No! No i oczywiście główny tekst z tym jakże śmiesznym wątkiem z jego ojcem, gdzie <grywa> na pewno nie jest adoptowany. I ojciec, ten kaczka robiąca, czy co to tam jest, robiący właśnie te kluski, mówiący mu cały czas, że on ma ten swój special ingredient, ten, e, wiecie, po angielsku mi jednak wchodzi do głowy, Więc po angielsku oglądałem, ale że ma ten specjalny składnik. Na koniec jest tajemnica, że nie było specjalnego składnika, co się bezpośrednio naszemu bohaterowi udziela, że... Nie chodzi o jakiś specjalny, magiczny, że ktoś ciebie uczyni. Ty już to miałeś w sobie. Nothing. There is no secret ingredient. Jest to trochę naiwne jest to, jest to jak zupełnie jak z tego, z... Pewnie z wielu rzeczy, ale z kosmicznego meczu. Pamiętacie jak Jordan Królowi Baksowi, reszcie do, udał w przerwie, że daje magiczny napój o, i tam i na zasadzie ten? A tak naprawdę tam nie było magicznego napoju, tylko to była woda z kranu. <grych> to mamy to tutaj. Ale dobra, właśnie do plusów przejdźmy. Animacja jest fantastyczna. W ogóle pierwsza sekwencja otwierająca film, która jest snem i też tą pokazaniem tego w pewnym sensie tej parodyjności, tego pastiszu, tej całej, tego całego filmu, gdzie nasz bohater... Tak, jakby nam się mogłoby wydawać, że w zupełnie takiej na poważnie wersji tego byłby tym właśnie, tak jak w swoim śnie, mistrzem kung fu, tak tutaj o tym śni. Tak tutaj mu się to. Tak tutaj budzi się i na zasadzie: idź, synu, podawaj kluski. Mamy cały ten wątek, że on nie chce biznesu po ojcu przejąć, bo to jest nudne, ma swoje marzenia, więc jest taki też element jakże znany i eksploatowany: coming of age, typu, ja nie chcę robić tego, co mój ojciec mi kazał, w tym wypadku, że jakiś tam rodzinny biznes eee, nie wiem, jaki ma problem, żeby sprzedawać kluski, a potem iść na trening kung fu, no ale hej. W Wyjątkowa animacja była zajebista. Naprawdę od początku mówię wow, ale oni się postarali. Później, jak wchodzi, już ten taki styl ich też jest naprawdę nieźle. Sceny akcji są fenomenalne. I są fenomenalne naprawdę tak obiektywnie, jak na to, to spojrzeć, porównać z dzisiejszymi filmami akcji. Nawet 15 lat później te sceny akcji w Kung Fu Panda są sztos. Ponieważ to są sceny bardzo dopasowane do tego, kto w nich bierze udział. Do tego, jaka jest stawka emocjonalna w poszczególnych bohaterów. Albo, na przykład, najlepsza scena z tego filmu. Może zanim do niej przejdę, co miałem na myśli. Jak mamy końcową walkę i pojawia się wreszcie ten, ten zraniony antagonista, który jest totalnym bad ale my wiemy, że jest trochę tym anakinem wyprodukowanym przez Obi-Wana, nie? I spotyka się ze swoim Obi-Wanem, czyli z tym Shifu i mamy czuć tą stawkę emocjonalną, że obaj są zranieni. Nawet po przegranym de facto pojedynku ten Shifu go przeprasza. I'm, I'm sorry. No to jest naprawdę, wiecie, jest, jest jakiś tam ładunek emocjonalny, czyli jest jakaś historia, jest, jest jakiś motyw. Widać w tych bohaterach na tym antagoniście coś więcej niż tylko, że Bad Guy. Oczywiście są też dopasowane sceny akcji. Fajnie, jak mamy tą piątkę, tą tam tygrysicę, modliszkę i tak dalej. Tu ciekawostka w ogóle podobało mi się to, że ta piątka, to pięcioro tych istot, no bo to jakieś wszystko są zwierzęta. E, mistrzów Kung-Fu, którzy myśleli, że to z nich będzie wybrany, ten legendarny. E, to są wszystko zwierzęta, które jakby ma sens że to są zwierzęta robiące kung fu, w sensie, że przynajmniej w popkulturze, może i w prawdziwym kung fu tradycjonalnym, mamy e, sztuki walki odwzorowujące niby właśnie styl zwierząt, że styl tygrysa, styl węża, styl modliszki. Ja! Więc ta, to pięcio, ta pięcioro tych zwierząt to jest fajne, że oni wal, nie tylko jakby są taką personifikacją każdego z tych styli, ale się dodatkowo walczą w ten konkretny sposób. Gdzie paradoksalnie to jest bardzo ciekawe, te najpotężniejsze istoty z dobrych, czyli ta nasza główna panda czyli wielki misiek, który normalnie siedzi na dupie i wystaje mu brzuch. Shifu też jest jakimś, nie wiem co to jest, czy to jest jakiś mniejszy, jakiś niedźwiadek, czy to jest y, jakiś, nie szczur, nie opos, ale nie wiem, coś, coś tego typu, ale coś takiego niekonwencjonalnego, no nie jest to tygrys? Czy żółw, ten ich główny master, co tam prawda, jak jak na odszyt. to też jest, no to żółw, no nie, a jednak tutaj właśnie tak wbrew temu co mogłoby się wydawać wbrew stereotypom. Oni są tu tymi największymi wojownikami. Także jest to takie ciekawy juxt of position, takie fajne zestawienie tych, wiecie, takiego stereotypu z tym, że jednak każdy to może mieć w sobie, no nie? Co jest jakimś tam przesłaniem spoko dla dzieciaków też, nie? No ale najlepsza scena akcji, bo jest tu kilka fajnych momentów naprawdę, jak oni ćwiczą, jak ten jakiś tam montaż, ale ucieczka tego Tunglunga, jakoś nazywał, Tailunga, Tailung, tak, no. Myle mówię. Ucieczka z więzienia, gdzie mamy najpierw. I to jest, że jest lekcja taka, wiecie, no nieważne, to jest animacja, czy to jest Kung Fu panda, to jest Dreamworks, nieważne. Możemy to odnieść do jakiegokolwiek, kurwa predatora, terminatora i wszystkich filmów akcji, jakie mamy. Najpierw mamy podbudowanie wewnątrz sceny, jakie to jest, jaki on jest niebezpieczny, jest nam powiedziane, że wszyscy się go boją. Will return. Ale spokojnie, bo mamy powiedziane, że. To z tego więzienia nikt nie ucieknie. I tam ten Nosorożec tłumaczy, że jest jeden więzień i tysiąc strażników. Very impressive. One way in, one way out. One guards. I widzimy jakieś tam korytarze, winda, łuczników, to, łańcuchy, milion rzeczy. I to jest fajne podbudowanie tego, że my, my jako widz, rozumiemy trudność, poziom trudności, rozumiemy stawkę, rozumiemy jakby. Rozumiemy. <laughs> to, jest, to, jest taka, to jest taka oczywista rzecz, a w tylu filmach akcji, czy w ogóle filmach tego nie ma, gdzie oglądamy super kino. Super kino. Kino superbohaterskie. W sumie można mówić super kino w skrócie, czemu nie? W tym super kinie oglądamy często i wychodzi jakiś Ant-Man kurwa na green screenie i coś go atakuje i wszystko i jest full green screen i jakieś tam latają promyczki. My nie wiemy jakie są poziomy mocy, nie wiemy czy to jest trudny przeciwnik, czy łatwy, czy nasz bohater jest zagrożony, czy nie. Nie wiemy kurwa, bo się napieprzają CGI-owo. Tu wszystko było wyjaśnione. Tu wszystko wszystko ma sens. Tutaj każdy etap tej walki, jaka za chwilę następuje, jest emocjonujący. I ta choreografia tej ucieczki, teraz sobie pomyślałem, że w tym roku wyszło Dungeons and Dragons, gdzie też mieliśmy taką fajną scenę ucieczki z zamku. Yy, no, Ta tutaj w Kung Fu Panda jest nawet jeszcze lepsza, uważam. I cała ta sekwencja, jak on tam przechodzi przez kolejne etapy i na bieżąco <grytanie> pokonuje przeszkody, po prostu nasz antagonista, nie tylko podbudowuje świetniego postać i no jak tutaj miał trzeci akcji się zacząć, to ja sobie myślałem, no niby jak kurwa nasza panda ma go pokonać, nawet jak ma to w sobie, nawet jak ma, nawet jak już uwierzy w siebie, nie? Jak on ma go pokonać, nie? <grytanie> w każdym razie świetnie zbudowany czarny charakter dzięki temu, przynajmniej takie podbudowanie, że wierzymy w jego moc, potęgę i potencjał, a także fantastyczna scena sama w sobie, która przez kolejne etapy przechodzi. W taki kreatywny sposób i naprawdę świetnie zanimowany, także pod wrażeniem byłem ogromnym. Także tak, to całość mi się bardzo podobała, ale bez wątpienia jest to film prosty, oparty o takie rzeczy typu, wiecie, no, siła przyjaźni zwycięży tak w dużym skrócie. I, i śmiałem się wielokrotnie, ale nie jakoś hiper. To nie był, no nie wiem, no nie, nie było to dla mnie osła ze Shreka i tak dalej. Chociaż kilka śmiesznych momentów jest. Film jest przede wszystkim uroczy, przyjemny. Dotyka sztuk walki, które niby podchodzi do tego pastiszowo, parodyjnie, ale jednak traktuje na tyle na serio, że mamy fantastyczne sceny akcji. Animacja jest super, pomysł jest fajny. Z przyjemnością włączę drugą część. Nie wiem, czy chcecie recenzję kolejnych, napiszcie w komentarzach. Możemy przejść do jakichś innych serii. Filmów, i tak dalej. Ale mi się podobało dostanie ode mnie 7,5 z serduszkiem. Nie jest to film idealny, ma swoje problemy, jest prosty, jest taki, sraki owaki. W obu wersjach językowych mi się bardzo podobał. Yy, znaczy, mam ochotę dać 7, ale jak sobie myślę, że 2008, tak wiecie, że ten film no ma 15 lat już, jeśli chodzi o animację, to pewnie wtedy, wtedy dałbym ósemkę. Więc teraz daję 7,5 z serduszkiem. Bardzo mi się podobało. Także polecam i bardzo dobrze się bawiłem. No i właśnie napiszcie, co wy o tym sądzicie. Wychowaliście się na tym filmie, czy nie? Czy nadrabialiście? Ja nie wiem, jak to jest, że przeszła cała ta seria koło, mi, koło mnie, nie oglądałem żadnego. Wiem, że w przyszłym roku wyjdzie czwórka, więc też dobrze nadrobić. Czekam na wasze opinie. Napiszcie, czy chcecie jakie animacje, bo też sami znam zrobić teraz też anime, więc... Z dwóch światów, trochę, ale, ale tak. I czystecie dalej tę serię? Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.